Hasła z Bohomazów na murach w centrum miasta nie nadają się do tego, aby cytować je na antenie. Pseudograficiarze lub obszczymurki, jak nazywają ich pogromcy Buzzgrove, tymi napisami obrażają wyznawców innych religii i mniejszości narodowe. Niektóre z napisów to efekt rywalizacji klubów sportowych, inne to po prostu walka o wpływy graficiarzy w centrum. Ale na szczęście wulgaryzmy oraz pseudograffiti znikają z elewacji kamienic. Pogromcy Buzzgrove zapowiedzieli walkę z tym zjawiskiem i słowa dotrzymują. W drugiej odsłonie akcji udział wzięło kilkanaście osób. Zielonogórzanie poczuli w sobie chęć poprawy estetyki miasta, więc chwycili za farby i pędzle. Mi się nie podoba, jak są pobazgrane mury, no i no, staram się to naprawić. Bardzo podoba mi się ta akcja, ponieważ dzięki niej może być piękne miasto i możemy wreszcie pokazać twórcom tych Buzzgrove'ów, że ich prasa nie odniesie skutku zamierzonego. Akcja prowadzona w miniony weekend skupiła się na Starówce, chociaż pogromcy wyjątkowo ruszyli też na osiedla. Na Deptaku młodsi zielonogórzanie odmalowali mury przy ulicy Kopernika. Aż trudno uwierzyć, że na takie Buzzgrove'y można było trafić w sąsiedztwie siedziby wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na szczęście wystarczyło kilka machnięć pędzlem i po sprawie. Mamy wałki, mamy koszulki, żeby się nie ubrudzić, fajne pogromców Buzzgrove'ów na pamiątkę, mamy rękawiczki, wystarczy tylko dobry humor i chęć do pracy. I tak jak pisałem się na Facebooku, piwo najlepiej smakuje po pracy społecznej, już mam to z doświadczenia, wiem, więc wszystkich serdecznie zachęcamy do działania społecznego. Kolejna grupa pogromców zajęła się Buzzgrove'ami przy pomniku Bachusa. To jedno z tych miejsc, które najchętniej odwiedzają turyści. Tu prowadzone są również wydarzenia artystyczne, jak chociażby spektakle dla dzieci w ramach Lata Musy Wszelakich, czy występy artystów z całego świata podczas festiwalu Buzzkerbuzz. To nie do pomyślenia, że komuś chce się niszczyć takie miejsca. Złoszczą się pogromcy. Jest to przede wszystkim fajna inicjatywa. Możemy tutaj wspólnie z mieszkańcami zawalować te Bohomazy, które no szpecą nam Zieloną Górę. No i nie wygląda to ładnie. Możemy się również no, zintegrować razem jako mieszkańcy działając. To była ostatnia w tym roku akcja pogromców w terenie, ale nie oznacza to, że walka z pseudograficiarzami zostaje zakończona. Przypominamy, lada moment pogromcy rozpoczną akcje edukacyjne w szkołach. Dobiegają końca prace nad materiałami dydaktycznymi. To nie będą zwykłe pogadanki, będą zdjęcia, filmy i prezentacje. Malowanie po ścianach to nie jest nic dobrego. Robimy prezentacje, robimy filmy na ten temat. Kończymy pisać konspekt. I jedną pokazową lekcję zrobimy w którejś szkole, jeszcze nie wiem w której. Do reszty szkół wyślemy konspekty i prezentacje, filmy na płytach. Problem jest też taki, że aby osoba została ukarana, właściciel budynku musi po prostu do policji podać wartość większą niż 500 zł, żeby to było ścigane, żeby to było jako nie wykroczenie, tylko jako przestępstwo. I z tym jest problem, że wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy często rezygnują, bo myślą, że nic się nie, że po prostu nie złapią tego sprawcy. I z tym jest problem, będziemy z policją również informować, jak to robić, żeby to było skuteczne. Zielonogórzanie na dobre wzięli się za walkę z Buzzgrove'ami. Co ważne, akcję pogromców Buzzgrove'ów patronatem honorowym objął prezydent miasta Janusz Kubicki, a Zielona Góra została już oficjalnie ambasadą pogromców Buzzgrove'ów.